Witajcie. Z tej strony Bad Computer, ale mówcie mi Penny One. Zostałem upoważniony do zwerbowania was jako członków rycerskiej straży, mojego programu pomocy Batmanowi w walce z przestępczością w Gotham City. Jak wiecie, Batman ma dostęp do najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii, pomagających mu w walce ze złoczyńcami, ale gdy chodzi o walkę ze złem, wiedza to połowa sukcesu. Dlatego jako członkowie rycerskiej straży musicie wiedzieć wszystko o jego gadżetach i gadżetach jego przeciwników. Tak więc dziś zapoznamy się z mrożącą krew w żyłach technologią Mr. Freeza. Po to, aby ani Batman, ani członkowie rycerskiej straży nie wylądowali na cienkim lodzie, gdy się z nim zmierzą. Większość złoczyńców lubi nosić krzykliwe garnitury, odzwierciedlające ich ekscentryczną osobowość, ale Mr. Freeze nosi swój kombinezon po to, aby przeżyć. Zanim został Mr. Freezem, znany był jako dr Victor Freeze, naukowiec zdesperowany, by wyleczyć swoją śmiertelnie chorą żonę. Kriogeniczne chemikalia, których używał do eksperymentów, sprawiły, że temperatura jego ciała spadła do poziomu poniżej zera, co zmusiło go odtąd do noszenia kriogenicznego kombinezonu. To oznacza, że kombinezon Mr. Freeza ma doskonałą izolację i utrzymuje wewnątrz zimne powietrze, jednocześnie nie wpuszczając ciepłego. Ale co sprawia, że powietrze w środku pozostaje chłodne? Ten oto plecak. Zawiera on przenośny skraplacz, który cały czas pompuje chemiczne chłodziwo, rozprowadzając je po kombinezonie. Wewnątrz plecaka jest też system zapasowy, który automatycznie wstrzykuje chłodziwo w ciało Mr. Freeza za każdym razem, gdy zdejmuje kostium. Pozwala mu to na przeżycie bez plecaka, ale tylko przez krótką chwilę. Gdybym był Batmanem i szukałbym słabego punktu Freeza, ten plecak byłby celem idealnym. Ale bądźcie ostrożni. Hełm jest skonstruowany z nierozbijalnego szkła i zapewnia Freeze'owi 360-stopniową widoczność, co utrudnia jego adwersarzom przeprowadzenie ataku z ukrycia. Hełm odporny jest także na promieniowanie UV, blokuje światło słoneczne, zapobiegając podwyższaniu temperatury wewnątrz szkła. Do hełmu dołączony jest również mikrofon, co pozwala Mr. Freeze'owi mówić przez skafander i osuszacz, który zapobiega zaparowaniu szyby podczas oddychania. Gdyby nie to, że jest złoczyńcą, to podziwiałbym jego kunszt technologiczny. Jako członkowie rycerskiej straży musicie znać największe zagrożenie ze strony Mr. Freeza, czyli zamrażacz. Broń ta wystrzeliwuje niebezpieczne chłodziwo, które zamraża wszystko, czego się dotknie. Mr. Freeze może zmieniać intensywność i czas trwania pojedynczego wystrzału za pomocą pokrętła z boku urządzenia. Znamy już sekrety straszliwej technologii Mr. Freeza, a w jaki sposób Batman ma się przed nią bronić? Na szczęście Batman ma kilka linii obrony przed zamrażaczem. Po pierwsze, peleryna Batmana działa jak osłona przed strumieniem chłodziwa. Jeśli jednak nie zdąży się z jakiegoś powodu zasłonić, będzie go chronić jego termoaktywna zbroja. Jeśli i to zawiedzie, Batman posiada specjalną komorę rozmrażającą w Batjaskini, odwracającą lodowe efekty chłodnego gniewu Mr. Freeza. Jednak to odwaga jest najsilniejszym rozmrażaczem. Zamrażając przeciwników lodem i strachem, Mr. Freeze potrafi być przerażającym przeciwnikiem. Ale jeśli będziecie podążać za przykładem Batmana i nigdy się nie poddacie, złoczyńcy nie będą mieć żadnych szans. Możecie w każdej chwili zalogować się do archiwów komputera pokładowego, aby dowiedzieć się o najnowszej Bat-technologii. Pamiętajcie, więcej filmów poświęconych Batmanowi znajdziecie na kanale DC Kids. Wszystkie odcinki zawarte w tych archiwach są dostępne do pobrania w Warner Home Entertainment. We'll be right back.